Hej, witam Cię serdecznie na cotygodniowym przeglądzie spółek z branży OZE. Tak więc odnawialne źródła energii wchodzą na ekran jak co poniedziałek o 8 rano, aby można było się zapoznać z tym, co się dzieje na właśnie spółkach z tej branży notowane na głównym parkiecie, czy również New Connectie, bo pamiętaj, że one głównie są notowane właśnie na małym parkiecie. A z racji nawet ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Unii, to dobrze widzimy, że ten trend będzie się utrwalał, że ta pompka finansowa w tego typu przedsiębiorstwa będzie miała coraz większą skalę, tym bardziej warto się interesować tym i pewnie będziemy mieć też, będziemy świadkami też powstawania nowych firm, być może one też wylądują na giełdzie. Tak więc ta branża myślę, że będzie się przyszłościowo bardzo rozwijać, jak również emisja CO2 będzie coraz bardziej kosztowna, tak więc tym bardziej te odnawialne źródła energii będą tutaj stanowiły ważny trzon przy rozwoju energetyki kraju czy też poszczególnych państw i ten trend będzie cały czas tutaj bardzo mocno się rozwijał pod kątem nawet wymuszeń regulacyjnych. Tak więc tak czy siak myślę, że ta energia konwencjonalna będzie odchodzić z biegiem lat i dekad najbliższych już po prostu na boczny tor. Tak więc tradycyjnie na początku zawsze proszę Cię o uiszczenie opłaty pay-per-view, tak więc łapa w górę, komentarz, subskrypcja, jeżeli jeszcze nie jesteś stałym widzem, oczywiście kliknij dzwoneczek, abyś był powiadamiany na bieżąco. Jeszcze spokojnie, gdy to uczynisz, mam szansę na to, żeby cel mój, który sobie wyznaczyłem do końca roku, czyli osiągnięcie 1000 subów, jest jak najbardziej realny, właśnie dzięki temu, że to zrobisz. Tak więc przechodzimy pierw oczywiście tradycyjnie przez sesję piątkową. Zobaczmy, co się wydarzyło na rynku w piątek, aby mieć taki ogląd sytuacji. Tak więc Novavis urósł 2,7% na plusie, Foton i PEP bez zmian. Na minusie za to wszystkie inne pozostałe spółki, czyli 0,1 Cybaton, niecały procent, pół Termo, 1,5% Sunex, ML System blisko 2, Columbus 2%, spadł Biomas 4,5% i Fluid zrzucił blisko 13%, tak więc dosyć boleśnie. W obrotach 291 tysięcy wycięcił Columbus, 0,1 Cybaton i ML Systems po 160 tysięcy ponad pozostałe spółki, tak jak widzisz. Tak więc tych obrotów jak na razie na OZE nie ma. Tak jak zaczynałem robić te omówienia, mieliśmy takie nawet na podsumowaniach, widziałeś, że naprawdę te obroty potrafiły być dosyć znaczne. Tak więc pomimo tych spadków, no nie widać tutaj, że jakieś duże pakiety są wyrzucane. Raczej systematycznie jest to po prostu, systematycznie te akcje są wyprzedawane. Jeżeli chodzi o kurs, to najdroższą akcją w zestawieniu jest jedna sztuka PEP-u, bo kosztuje 26,90. Za jedną sztukę musisz zapłacić, ML System potem 24,80, a najtańszą akcją w tym zestawieniu jest Fluid, bo za akcję Fluidu musisz zapłacić 15 groszy czy 33 grosze za Termo, tak więc ta rozpiętość cenowa również jest dosyć znaczna, jeżeli chodzi o spółki z tej branży. Tak więc tak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o sesję piątkową. Tradycyjnie oczywiście zobaczymy wynik portfela i przechodzimy poprzez poszczególne spółki przez wyniki interwał tygodniowy, tak więc zobaczmy sobie, co tam ciekawego się wydarzyło w branży OZE. Oczywiście daj znać w komentarzach, co Ty widzisz, jakie schematy Ty rozgrywasz, na co warto zwrócić uwagę według Ciebie. Ja dokonuję takiego szybkiego tylko poglądu, żeby Cię zainteresować, żebyś miał potem czas siąść, dokonać swojej analizy, podjąć jakieś swoje decyzje, bo tylko Ty, pamiętaj o tym, jesteś w stanie podjąć najlepszą decyzję dla swojego kapitału i swojego portfela. Nikt nie powinien i nie może narzucać Ci swojego zdania. Pamiętaj tylko, śledź informacje, jakie napływają na rynek, bo one potrafią naprawdę dosyć w skuteczny sposób oddziaływać na wycenę poszczególnych przedsiębiorstw i akcji. Tak więc obok takich informacji, które napływają z danych branż, nie powinieneś przechodzić obojętnie, a wręcz powinieneś się nawet nimi dzielić w komentarzach pod tymi nagraniami. Do tego Cię właśnie zachęcam. PEP. PEP w ujęciu tygodniowym mamy sytuację wzrostową, tak jak widzimy, tak więc ten ręcz jest cały czas utrzymywany, jak widzimy, tutaj jest on dosyć jasno określony i zaznaczony przeze mnie, tak więc masz tutaj jasne granice i zarówno wsparcia, jak i oporu tego ręczu, tak więc PEP go utrzymuje, mamy inside bara tygodniowego, tak więc jeżeli oczywiście będziemy z niego wychodzić górą, to powinniśmy dojść w moim odczuciu do tej granicy i ewentualnie wtedy, jeżeli będzie rzeczywiście stała siła za PEP-em, to jeżeli wybijemy i rozjedziemy ten opór, to być może jakiś pozytywny scenariusz na PEP-ie się narysuje. Na razie ten ręcz jest jak najbardziej w grze, jest utrzymywany i chodzimy od bandy do bandy. Jeżeli chodzi o Sunex,
No, Sunex jest tą spółką, w której widzimy tą realizację zysków, tak więc przebiliśmy tutaj te poziomy wcześniejsze, spadliśmy niżej. Niestety tych punktów wsparcia nie ma zbyt blisko i nie są one jakoś znaczące, bo ten najmocniejszy jest na wiele niższych poziomach i szkoda było oddawać aż tego zysku. Zobaczymy, czy ten inside bar tygodniowy, który teraz się nam narysował, jest w stanie w ogóle w jakiś sposób wyhamować te ruchy. Jeżeli tak, no to zobaczymy, jak go rozegrają. Jeżeli nie, no to niestety wydźwięk jest negatywny. Ja zresztą mówiłem o tym i mówię tu już od paru tygodni, że dbaj o swoje zyski, umiejętnie zarządzaj kapitałem. Tnij straty, przyznawać do błędów. Tutaj masz bardzo ważne nagranie, z którym koniecznie powinieneś się zapoznać. Tam masz konkretne wyliczenia, bo bez tego po prostu szkoda twojej energii, zachodu. Giełda to jest piękna sprawa i naprawdę daje niesamowite możliwości, ale wszystko oczywiście z głową, z rozsądkiem, zgodnie ze swoją strategią. Bądź konsekwentny, trzymaj się tego, wręcz bym powiedział, zero-jedynkowo. Jeżeli chodzi o teraz Sunex, no to widzimy, że jeżeli rozegramy tego inside bara dołem, to niestety ten ruch będzie kontynuowany, spadkowy i te silne wsparcia są na bardzo niskich poziomach, tak więc warto tutaj mieć rękę na pulsie, a jeżeli będzie oczywiście wybicie go do góry, no to prawdopodobnie będziemy powracać do tego range'u, tak więc zobaczymy, czy jest szansa na to, żebyśmy w ogóle tutaj wkroczyli. Na razie na pewno bym, że tak powiem, czerwoną lampkę na Sunexie miał zapaloną i bym był rozważny. Jeżeli chodzi o Columbus, Columbus po tej korekcie i po tym pięknym ruchu wzrostowym, który mieliśmy tutaj miejsce, zresztą będziemy widzieć to też po zamknięciach. Jak widzisz, ta korekta w tym momencie nam wyhamowuje i jeżeli rzeczywiście za Columbusem będzie stała siła i kapitał, to powinniśmy mieć ten ruch kontynuowany i być może nawet w dłuższej perspektywie czasowej testowane te poprzednie szczyty, bo mieliśmy odpadnięcie od tego podwójnego szczytu i zobaczymy oczywiście, co będzie tutaj historycznie o Kolumbusie się rozgrywać. No a niestety, jeżeli będzie podaż na rynku, no to jeżeli przekroczymy te poziomy z tych cieni, które widać, że są podbierane, tak więc ten kapitał jednak napływa na tą spółkę, no to będziemy mieć prawdopodobnie test tych wsparć, które tutaj utworzyła nam ta półeczka na ruchu korekcyjnym po tych wzrostach, ale oczywiście miejmy na rękę na pulsie, to jest czarny scenariusz. Bardziej Kolumbus wygląda o wiele lepiej niż Sunex, tak więc raczej trzymam kciuki za to, że ten scenariusz pozytywny, a w najgorszym wypadku ruch boczny w range'u będzie miał miejsce. 0,1 baton po tej świecy, takiej dosyć mocno spadkowej, jednak pokazali panowie, że to była tylko zmyłka, tak więc zmylili wszystkich. Ci, którzy chcieli oddać, wyciągnęli to, wykupili, wybili wręcz nowy szczyt, który jest teraz na poziomie 4,94. Tak więc nawet fajny zakres cenowy się z tego zrobił, bo low było 3,94 złotóweczka dosłownie w grze. 3,94, 4,94, czyli 25% było do rozegrania w jednym tygodniu. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli ten ruch będzie kontynuowany i będzie stała siła za 0,1 cybaton, to myślę, że nie powinno nic negatywnego na tej spółce się oczywiście wydarzyć, ale pamiętaj, że zawsze trzeba mieć rękę na pulsie. Oczywiście jestem sam ciekawy, jak te informacje teraz ostatnie po tych wszystkich zjazdach w Unii wpłyną również na zachowania inwestorów, czy docenią to, co się tam wydarzyło i będą już w tym momencie reagować i będziemy widzieć jakiś napływ kapitału bądź jakieś decyzje nawet negatywne, bo niekoniecznie muszą być pozytywne po tych informacjach. No zobaczymy, czas pokaże, na pewno myślę, że może być ciekawie. Foton po tym mocnym dynamicznym spadku, jak widzisz, cały czas trzyma ten poziom, który tutaj nam się narysował i panowie wybrali nam po tym spadku świecą wzrostową ten tydzień ubiegły, tak więc mamy inside bara tygodniowego. Zobaczymy oczywiście, czy to był tylko i wyłącznie ruch powrotny. No tutaj to wygląda dosyć ciekawie. Zobaczymy, czy będą rozgrywać tą główeczkę w dół. Jeżeli tak, no to ten poziom wsparcia tutaj 3,20 może być osiągnięty, a jeżeli nie i będzie scenariusz oczywiście pozytywny na fotonie, no to nie stanowi nic na przeszkodzie, żeby panowie podbijali do góry i testowali te swoje poprzednie szczyty. Ale oczywiście, co się wydarzy, nikt tego nie wie. Ciekawy jestem, jak rozegrają tego inside bara, tym bardziej, że no, zakres cenowy tej świecy jest dosyć konkretny. Novavis
Nowawis nam wszedł w ruch boczny. Tak więc widzimy tutaj w objęciu, dosyć pozytywnym objęciu, że mamy go w boczniaku. Tak więc zobaczymy, czy ten boczniak będzie kontynuowany, czy jednak panowie będą chcieli testować sobie te poziomy wyższe, bo w tym range oczywiście mogą to jak najbardziej zrobić. Tak więc na razie no, nic negatywnego na Nowawisie się nie dzieje. To jest jedna z tych spółek, która była najmocniej wyciągnięta do góry, gdzie były największe stopy zwrotu, bo jak widzisz, ze złotówki wyciągnąć z poziomu 1,6. Zobaczmy nawet dla przypomnienia, jaki kapitał wchodził tutaj w grze, jaka stopa zwrotu do poziomu 7,4,9. 9. 462%, tak więc no, rewelacyjna stopa zwrotu. Jeżeli udało Ci się złapać ten ruch, to serdeczne gratulacje. Tak więc Nowawis oczywiście pozytywnie. Zobaczymy, jak będą to rozgrywać dalej. Fluid, no to jest ta spółka, która dostała po uszach najmocniej, która oberwała, niestety nadbiła nam wsparcie dołem. Zobaczymy, czy ten ruch będą kontynuować. 15 groszy jest jeszcze z tego, z czego spadać. Do zera nie spadnie, ale do 1 grosza jak najbardziej może. Ale jeżeli oczywiście nadbili tylko to wsparcie, no to powinni teraz odbijać i korygować ten ruch spadkowy. Co się wydarzy, tego nie wiadomo. Pytanie, co stoi za tą spółką, jakie informacje tam są, co tam ciekawego się w ogóle u nich dzieje, żeby można było cokolwiek więcej powiedzieć. Tak więc no niestety Fluid w tym kontekście jest negatywnie. Greener nic się nie dzieje, zawieszony biomas. Biomas nam po tym bardzo głębokim ruchu spadkowym, popatrz, oni doszli, przetestowali tutaj te szczyty i od nich dopiero odbijają, tak więc szukali tego poziomu wsparcia, od którego można odbić. Tak więc biomas w tym momencie nam wybił ten poprzedni spadkowy tydzień i jeżeli będzie oczywiście w kontekście pozytywnym rozgrywany, no to jeżeli będą chcieli to zrobić książkowo, to powinni korygować wzrost i jazda w górę i tak swingowo powinni to rozjechać, a jeżeli nie i będzie stała siła, to również mogą podejść nawet takim pikiem na stosunkowo wyższe poziomy, ale pamiętaj, że te piki oczywiście mogą być w obie ze stron, tak więc równie dobrze mogą to spuścić tą cenę i przetestować te wsparcie tutaj na niższych poziomach. Tak więc zobaczymy, warto mieć rękę na pulsie, na biomasie, kto przetrzymał i miał jaja, nie wyszedł z tej spółki, tak więc teraz na razie powinien odetchnąć z ulgą, ale ten tydzień i w ogóle te tygodnie do końca roku mogą być bardzo ciekawe. Warto je obserwować. Myślę, że w otoczeniu politycznym i informacyjnym, który napływa teraz na rynek odnośnie tej branży, to jesteśmy w ciekawych momentach. Jeżeli chodzi o termo, boczniak, ręcz boczny, który nam się tutaj narysował pod oporami, tak więc no, musi naprawdę napłynąć spory kapitał i pozytywne informacje na rynek, żebyśmy rozjechali te poszczególne tutaj poziomy oporowe na tym rynku i żebyśmy mogli testować te poprzednie szczyty. Tak więc na razie ten boczniak jest utrzymywany. Zeszliśmy do tych poziomów dolnych, utrzymujemy je, wychodzimy teraz do góry. Tak więc nawet dosyć taki ciekawy zakres cenowy jest tutaj w tym range'u bocznym. Tak więc warto go gdzieś mieć też na obserwację. Na razie tak naprawdę no nic więcej powiedzieć nie można, bo musi się po prostu określić spółka, w którą jest ze stron, albo ma, jak chcą ją zrzucać, to niech ją zrzucają i niech spada po prostu na wsparcie, a jeżeli chcą ją pompować i ma po prostu rosnąć i stoi za nią dużo pozytywnych informacji, to wiadomo, w którym kierunku powinna podążać. No i oczywiście spółka z głównego parkietu, ML System, niestety, która została rozjechana z inside bara, dosyć bardzo ładnie rozegranego, jeżeli oczywiście można by było shortować tą spółkę, bo popatrz, tutaj go mamy na poziomie 29,40, 29,40 i do tego poziomu 2,48, 2,48 rozegranie inside bara dało zarobić już prawie ponad 15%, tak więc bardzo, bardzo ładnie. Tak więc znów inside bar tutaj też, który nam wyszedł, też dał zarobić. Tak więc widać, że spółka trzyma tą formację. Tak więc zobaczymy oczywiście, co nam się wydarzy. Ewidentnie widać, że szukają jakiegoś momentu wsparcia, który może być niestety na niższych poziomach, w granicach 22, a nawet może wejść w ten box tutaj range'owy, który mieliśmy miejsce. Tak więc to dolne ograniczenie również jest dosyć jasno widoczne, tak więc zobaczymy. Niestety wydźwięk jest negatywny. Nic pozytywnego w tym kontekście powiedzieć nie mamy. Musimy poszukać miejsca przede wszystkim na spółce, w którym nastąpi moment zatrzymania i na tej podstawie obserwując, co się będzie dziać w przyszłości, gdzie nastąpi akumulacja, gdzie panowie będą popytem wyciągali te kursy, dopiero ewentualnie wracać na ten rynek, jeżeli oczywiście nie jesteś w pozycji. A jak jesteś w pozycji, to mam nadzieję, że umiejętnie zarządziłeś kapitałem i skaszowałeś zysk, a nie jesteś teraz na stracie, bo niestety jest to bolesne, bo jeżeli ktoś się pakował na poziomie 337,
to w plecy już jest 26% i żeby być na zero musi odrobić 35%, a taki wynik niestety oczywiście może boleć i robić spustoszenie w portfelu. Tym bardziej pamiętaj, że w większości spółki z branży OZE, akurat może nie ML, bo on jest na głównym parkiecie, są notowane na New Connectie, tak więc ta płynność rynku jest zupełnie inna. A jak zawsze robię to i mówię na podsumowaniach sesji dziennej, to do New Connectu, pomimo tego, że jest to rynek dosyć ciekawy i daje naprawdę niesamowite stopy zwrotu, to jest to rynek, do którego musisz podejść w zupełnie odmienny sposób niż do głównego parkietu, z racji właśnie na płynność, te szybkie pompki, jak i szybkie zjazdy. No jest to dosyć rynek bardziej podobny, analogiczny do jakichś tokenów na rynku krypto, które też są w ten sposób rozgrywane przy ich płynności, tak więc musisz to mieć gdzieś po prostu na uwadze. Tak więc przed branżą myślę, że naprawdę złote czasy w kontekście otoczenia politycznego i tych wszystkich decyzji, które zapadają. Pytanie, sam jestem ciekawy, czy pojawią się jakieś nowe przedsiębiorstwa, nowe spółki, które napłyną na giełdę, które będą chciały pozyskiwać ten kapitał, który został gdzieś tam wywalczony w tych porozumieniach, tak więc zobaczymy. No i prawdopodobnie też będziemy widzieć, w jaki sposób ta stara energetyka nasza konwencjonalna, te wielkie nasze molochy będą w jakiś sposób musiały się zoptymalizować i coraz większe nakłady przeznaczać na to, żeby jednak inwestować w energię z odnawialnych źródeł, czy to wiatrową, czy słoneczną, czy wodną, w zależności od tego, jaką będą mieli koncepcję, a odchodzić coraz dalej od węgla. Tak więc no to też możemy mieć takie sytuacje, że za kilka lat możemy mieć w zestawieniu spółek OZE na przykład nasze stare wielkie spółki energetyczne pod kątem tego, że być może już będzie to na tyle znaczna i przeważająca tutaj już udział tej odnawialnej energii u nich w przedsiębiorstwie, że warto będzie je właśnie rozważać nawet pod tym kątem i co również może wpływać na tutaj wycenę tamtych konwencjonalnych spółek, bo myślę, że informacje, które mogą napływać w kontekście przyszłych lat i inwestycje, jakie mogą oni planować pod kątem odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania nawet środków, bo im będzie dużo łatwiej niż tym maluchom, to wiadomo, że może to wpływać na wycenę tych spółek za kilka lat. Tak więc myślę, że naprawdę ciekawe czasy przed każdą z branż na polskiej giełdzie i na pewno warto się nią interesować. Tak więc, jeżeli to nagranie wniosło coś pozytywnego dla Ciebie, to oczywiście pamiętaj, co trzeba z tym fantem zrobić. Podziel się informacjami, jak Ty oceniasz rynek, jak oceniasz branżę, co widzisz na wykresach. Bądźmy w stałej takiej interakcji z widzami, żebyśmy mogli wymieniać się swoją opinią i poszerzać swoje horyzonty. Dzięki temu trzymam kciuki za Twoje wyniki. Przed nami kolejny ciekawy przedświąteczny tydzień na parkiecie. Tak więc pozdrawiam Cię. Na razie, hej. No, ale mam nadzieję, że nie dałeś się zwieść tej zmyłce, bo jeszcze oczywiście przed nami portfel. Tak więc, kto wytrwał i został do końca, w nagrodę portfel. I jedziemy z portfelem, co tam się wydarzyło. Tak więc, Foton 17% dał zarobić w tym tygodniu, Biomas 14% dał zarobić, 01 Cybaton 14% dał zarobić, Columbus 8,96 na plusie, Novavis 7,8, 1,5% Polenergia, czyli PEP. To są te największe tygodniowe stopy zwrotu. Tak więc, gratulacje dla wszystkich, którzy się za te wzrosty załapali, a jak widzisz, Fluid dostał najmocniej, bo 48% stracił, ML System 6,42, Termo 2,59, tak więc to są te największe, najdynamiczniejsze straty. Wynik tego portfela w tym ujęciu tygodniowym to jest 0,58 na plusie. Tak więc no widzimy, że wychodzimy, to już jest, mieliśmy 4 tygodnie na mocnych minusach i wchodzimy znów w taką neutralną strefę. Zobaczymy, co nam przyniesie oczywiście najbliższy czas, najbliższy tydzień i najbliższe tygodnie, czy też pierwszy kwartał roku. A jak widzimy, no Greener jest zawieszony, tak więc ciężko go rozpatrywać, ale Novavis utrzymuje swoją 11 tydzień trwania portfela, 137% na plusie, Columbus 83, Biomas 52, 01 Cybaton 51, tak więc bardzo ładne stopy zwrotu. Pozostałe spółki również na plusie, jak ML System 8,3, Polenergia 4,26, Sunex 3,86, 3,273, Termo. Tak więc to są te największe wzrosty, a na minusie tylko Foton 3,60 i Fluid 62%. Tak więc widać dwie spółki z całego portfela i dało to wynik wzrostowy w stosunku do ubiegłego tygodnia. Tak więc wynik 11 tygodnia
44,62% na plusie, tak więc odbiliśmy się od tego poziomu. Podgrubiłem, zaznaczyłem, popatrz, jakie były historyczne wyniki: 67 na portfelu w 6 tygodniu, 53 w 7. Tak więc takie wyniki jak najbardziej były realne. Bez optymalizacji można było naprawdę ciekawie wyciągnąć ciekawe stopy zwrotu, a dokonując oczywiście jakiejś decyzji pod kątem swojej strategii i umiejętności, na pewno wyciągnąłeś o wiele większe zyski i oczywiście serdecznie Ci ich gratuluję. Pamiętaj, łapa w górę, w komentarz, subskrypcja. Walczę o mój cel do końca roku. Trzymam kciuki za Twoje wyniki. Pozdrawiam Cię, hej.